Porusza Pani najbardziej przykrą rzecz w diecie optymalnej, czyli ta przykra rzecz nazywa się tak, że nazywa się mieszanie białek. To znaczy Kwaśniewski uznaje, że cukier rano do 140, ja wiem, że Pan nie ma cukrzycy, natomiast będziemy o to rozwijać. Cukier rano do 140 mg procent to norma. Medycyna na świecie uznaje, że cukier rano powinien być 100 mg procent. Tak być 100 mg procent. Wszystko, co powyżej, uznaje jako patologia i jako cukrzyca. Człowiek powinien rano wstawać uśmiechnięty, zadowolony, w pełni życia i radosny, że się zaczyna Boże, nowy dzień. Dziękuję Ci, ze śmiechem na ustach wstawać i iść do swoich zajęć. I to, co będę teraz mówić, o tym dr Kwaśniewski nie wie, bo uznaje, że cukier rano do 140 mg procent jest w normie. I skąd ja się o tym dowiedziałam? Dowiedziałam się lecząc ciężkich cukrzycą dietą, ciężkich pacjentów optymalnych dietą. Otóż wygląda to tak. W medycynie per cukrzyca da się wszystko wyleczyć. Bóle stawowe, bóle mięśniowe, nowotwory, zahamować rozwój, dokładnie, i wszystkie inne choroby, i dzieje się to per cukrzyca. Czyli w momencie, kiedy ja sobie daję radę z ciężką, niewyleczalną cukrzycą, daję sobie radę ze wszystkim. I tak gwarantuję, że te bóle łokci ustąpią Panu, albo po 3 dniach moich zaleceń, albo po 3 dniach bardziej chamskich zaleceń, czyli bardziej wkurzających. I teraz tak, przychodzą do mnie cukrzycy, którzy mają cukru rano 200, są na diecie optymalnej od 5 lat, 10 lat, rano jedzą 5 żółtek, a na obiad jedzą boczek, surowy ugotowany, i po drodze zjedzą coś tam, ogórków, kalafiora, pomidora, ziemniaka, i on ma cukier rano 200. Skąd? Skąd? Szukałam. Bo to nie jest norma. Jest na diecie Kwaśniewskiego, stosuje proporcje, czyli białka nie jada dużo, tłuszczu jada tak w sam raz i węglowodany jada nisko, bo tylko w postaci warzyw, czyli albo tam zje pieczarkę, albo tam zje trochę kapusty, albo kalafiora, albo buraka, albo ziemniaka, albo czekolady gorzkiej niewiele, i ten cukier ma, człowiek ma cukru 200. I otóż przez to, że potrafię rozwiązać to, potrafię wyleczyć Pana z tych bólów kolana w 3 dni, najdalej 5, dobra, 6. I teraz tak, okazało się, że te cukry rano 200 i każde spadki cukru rano typu 50, każde zmęczenie rano i niechęć do wstania jest związane z huśtawką insulinowo-adrenergiczną. To będzie termin, który będzie w mojej książce. Ta huśtawka insulinowo-adrenergiczna, zbyt duże wychylenia, insulina wysoko, górę, insulina mało w dół w ciągu dnia, nasila działanie układu adrenergicznego, czyli nasila nerwice. Natomiast ta huśtawka poranna u cukrzyków przekłada się, również ona jest tym samym, co wstaje rano, człowiek ma cukier 50, czy wstaje rano człowiek i nie chce mu się wstać do godziny 12, jest to związane z nieprawidłowym żywieniem. A dokładnie jest to związane z dwoma rzeczami. Pierwsze, mieszaniem białek, czyli na Kwaśniewskim. Kwaśniewski uznaje, że można na śniadanie zjeść jajka czy żółtka, a na obiad można zjeść boczek czy galaretę z wieprzową. I po drodze można zjeść warzywo, czyli buraczki z chrzanem, albo jakieś inne warzywo typu kapustka, surówka, albo inne warzywo, kapusta z grzybami. I to jest błędne podejście, bo okazuje się, że problemy poranne, a zatem u cukrzyków i nie tylko, a zatem wszystkie inne problemy da się wyleczyć u optymalnych ludzi, zalecając jeden rodzaj białka na dobę. W związku z tym w ciągu dnia albo dzień jajkowy, w ciągu dnia albo dzień wieprzowy, w ciągu dnia dzień wołowy w zakresie białka, w ciągu dnia dzień kurzy, w ciągu dnia dzień na rybach, czyli śledzie, proszę.
Bo oczywiście do tego jakieś warzywko, takie, śmakie, inne, owszem, jak najbardziej, grzyby należy traktować jak warzywo. W ciągu dnia nie mieszać. Białek, dokładnie. Od rana do wieczora jemy coś jajkowego. Dokładnie, dokładnie. Albo i jajka mięsnego. Dokładnie, dokładnie. Co nie zawiera, bo to białko uszkadza człowieka. Białko. Tłuszcz nie uszkadza człowieka, aczkolwiek umiar świadczy o naszej klasie. Będziemy o tym mówić. Umiar w tłuszczu. I to białka robią ten problem. Zatem jeden dzień z jajek, drugi dzień z wieprzowiny w zakresie białka, trzeci dzień ze śledzi, na przykład ryba w zakresie białka, czwarty dzień z wołowiny w zakresie białka. Tłuszcz oczywiście, masło jest jadalne i tłuszcz, słonina jest jadalna, tłuszcz z kwarki jest jadalny, z węglowodanów wszystkie warzywa, z węglowodanów grzyby, z węglowodanów może być niewielka ilość czekolady gorzkiej, może być niewielka ilość masła orzechowego, ona trochę jest i węglowodanem, i tłuszczem. I teraz tak, owoce, moje podejście jest takie same jak Kwaśniewskiego do owoców. Z owoców najlepszy jest grejpfrut i cytryna i najlepiej nie codziennie, tylko dwa razy w tygodniu. Ja wcale nie używam. Natomiast z owoców już lepiej działa wódka i czerwone wino. Z owoców może być jeszcze jakiś gin bez toniku i to by było na tyle z owoców. Jak ludzie się proszą o owoce, to można sezonowe i też bez przesady. Jak ludzie się proszą o owoce, to można sok owocowy typu tymbak, tarczyn albo soki jednodniowe, ale też tylko góra... Bez cukru też, dokładnie. Nie? Bo cukier robi... Cukier jest niekorzystną opcją. Albo on to robi ferment. Cukier jest niekorzystną. Truskawki z cukrem na dokładnie. Przykład. Dokładnie, łotysto łączenia złe. Kasza, jak łączą kaszę z cukrem, kaszę z cynamonem i cukrem, albo kaszę z owocami, albo ryż z truskawkami, albo makaron z truskawkami, albo ryż z jabłkami, to jest połączenie błędne. To jest połączenie, które już po prostu ryż się jada z gulaszem i pieczarkami, jak już kaszę gryczaną jada się z gulaszem i warzywami, jak już. Natomiast owoc sam, z tym, że owoc to jest kłopotliwy problem na diecie optymalnej i najmniej kłopotliwy jest grejpfrut i sok z grejpfruta i cytryna i sok z cytryny. Aczkolwiek jeżeli ma się ochotę wypić tymbark lub tarczyn, tymbark jabłkowo-miętowy, może być dobry. 100 ml mi tolerują osoby z cukrzycami, z którymi nikt sobie nie daje rady. 100 ml tego soku, na przykład tarczyn czarna, porzeczka, jest bardzo smaczny. Lub sok pomarańczowy można wycisnąć, ale 100 ml to jest wszystko. I przy czym ja nie jestem zwolennikiem owoców, bo lepsze są warzywa od owoców, lepsze są pieczarki od owoców. To tutaj to jest herbatka z drzewem, natomiast i tak wypiłam owocowym, niesłodzonym, natomiast i tak wypiłam połowę, jest kwaśna, chyba tam jest agrestu i czarnej porzeczki, więc nie jest słodka. I tak 100 ml wypiłam i mam dość. W związku z tym poruszamy temat mieszania białek. I teraz jeszcze przyjdzie pani doktor, taka rzecz, że na przykład z jabłkami jak jest, nie? Że czasami jabłka ktoś na wieczór bierze i sobie zjada jabłko. Tak Tomak mówił, żeby jabłko jeść tak, że jak jest jabłko średnie 15 minut powinno być jedzone, żeby go tak zmiażdżyć. Jeśli surowe, a najlepiej to powinno być albo ugotowane, jabłko uparzone, wtedy go jeżeli zjeść. Chodzi o owoc, to i na wieczór jak z jabłkami na wieczór? Na jeżeli chodzi o owoc, jedzeniu. To raz na miesiąc. Nie uznaję owoców codziennie. Natomiast jak już ktoś chce zjeść jabłko, to żeby je stolerować, polecam pół jabłka utrzeć na tarce i albo usmażyć na maśle z obu stron, albo ugotować kompot. I to pół jabłka w postaci usmażonej, upieczonej lub ugotowanej jest już bardziej strawialne, bo tworzą się aminoglikany, czyli ten cukier jest niedostępny dla organizmu tak jak przed ugotowaniem. Ugotowanie, smażenie i pieczenie powoduje zmniejszanie dostępności cukru. Ale owoce omijam jak mogę, bo owoce nie są w stanie mi wyleczyć ciężko chorych cukrzyków, z których nikt sobie nie daje rady. Nawet dieta Kwaśniewskiego. Nawet dieta Kwaśniewskiego, bo na diecie Kwaśniewskiego miesza się białka i to doprowadza do wzrostu huśtawki insulinowo-adrenergicznej rano. I w związku z tym, ten, który ma klucz do wszystkich cukrzyków, ma klucz do nowotworów wszystkich. I w związku z tym uprzejmie donoszę, że w mojej drugiej książce będzie kobieta,
rak piersi z przerzutami wszędzie. I ona była wycięty rak piersi, lewej piersi, przerzuty naświetlane, chemioterapia wzięta, nie ma już żadnego pomysłu. Od 2 lat przerzuty w kościach się zmniejszają na diecie, bo tam już nie ma pomysłu tej kobiecie, co zrobić. Więc po pierwsze, cud nad Wisłą, że kobieta 2 lata z przerzutami żyje do kości, bo to jest niewidziane w medycynie. Po drugie, niestety bardzo lubi mieszać białka. Niestety, tak, niestety ciągnie ją do pieczywa, a to są przyczyny starzenia się, nowotworów i cukrzycy. Mieszanie białek, ciągnięcie do pieczywa i owoce. To są przyczyny 3 chorób. Starzenia się, nowotwory, cukrzyca. No i wszystkie takie zapalenia typu ból łokcia i ból kolana. Jak przy tym się mają teraz takie rzeczy odnośnie dzieci, na przykład dzieci w wieku tam od powiedzmy od małości, od 3-4 lat do powiedzmy do 15 lat, jak wnuki. Pytanie. I jak się ma w jedzeniach, jak też te dzieci, no i tacy ma młodzi, rodzice w takim ślepie. Ma pan dostęp do internetu czy nie? No, tak. Na mojej stronie internetowej www.dietaoptymalna.com jest link cukrzyca. I na linku cukrzyca, nie czytać co może jest cukrzyk, na samym dole jest zestaw produktów, które doradzam. One są również w mojej książce. Na stronie 225 jest lista produktów, którymi leczę wszystkie choroby. Są to produkty w 99% te same, które Kwaśniewski stosuje. Przy czym również zalecam dietę tłustą, ale umiar świadczy o naszej klasie, o tłuszczach będę zaraz mówić, na razie o białkach. W związku z tym tymi produktami może się da ściągnąć i przybliżyć, żeby pan nie musiał kupować książki. Chociaż można z www.dietaoptymalna.com. Nie, to się chce się książkę kupić, tylko czy to ta nowsza będzie już rozszerzona? To ta nowsza to będą będzie... jaja jak berety. I kiedy ona może wyjść? Rok muszę ją pisać. Jeszcze rok pisać. Tak. Ale już tą wiedzę, którą pani troszkę przekaże ona teraz, jest, tak. to już to będzie też. Czy tam jeszcze nowości wejdą inne, czy niż te, ja które pani o nich wszystko mówi? Powiem, tylko proszę nie publikować tego, bo nie. Rzeczy, o których nikt na świecie jeszcze nie wie, nigdzie jest, nigdzie nie jest, jeszcze nie opisywane. I otóż mówimy o mieszaniu białek. Mieszanie białek na diecie Kwaśniewskiego okazuje się być ślepym zaułkiem, bo ma silne cukrogenne działanie powodujące huśtawkę insulinowo-adrenergiczną u każdego człowieka, nie tylko u cukrzyka, u każdego człowieka, czyli generuje starzenie się, nowotwory, zapalenia u każdego człowieka. To znaczy urozmaicać możemy, ale codziennie na przykład, jeden dzień tak, a drugi tak, a nie urozmaicać w ciągu dnia za bardzo mierza. Można białka, tylko że to wywołuje starzenie się. Co jest najmniejszym przestępstwem w mieszaniu białek? Jeżeli na śniadanie zje pan orzechy na przykład, a na obiad jajka, to pan zjadł 2 białka na dobę. Orzechy i jajka. I to jest najmniejsze nieszczęście, bo jeden rodzaj jest białka zwierzęcego, jajka, a drugie białko jest z produktów roślinnych, orzechy. To jest najmniejsze nieszczęście dla organizmu. Większe nieszczęście to jest jaja i wieprzowina, albo jaja i wołowina. Albo ryby i wieprzowina, dokładnie, chociaż ryby dobrze sprzątają białko zwierzęce. W związku z tym, jak kogoś mam uwikłanego w dietę optymalną, to niestety, czyli na przykład daję gwarancję wyleczenia tych tutaj dolegliwości w 3 dni. Ja zaraz będę pana, dopytam się, w czym ja dam gwarancję, żeby za 3 dni pana bez smarowania wyleczyć. Tylko, że ja jeszcze muszę się dokładnie zastosować. Jak troszeczkę nie, to jest bardzo proste, nie tak troszeczkę. Porady są proste. Panie doktor, ja bym tylko wrócił tak, żeby nie przedłużać, ale wróciłbym do tego, czy ogólnie te wszystkie rzeczy, które pani proponuje teraz, są tutaj dla będzie proponowała, chorych. Od dzieci. Ale nie tak. Tylko chorych, dla zdrowych dokładnie. Też, żeby utrzymali zdrowie. Dokładnie. Więc od małego dziecka,
Dokładnie. Poprzez młodych ludzi, poprzez starszych ludzi, wszystko tak samo powinno się jeść. Dokładnie. Produkty, które polecam, to są produkty, które może już jeść dziecko do roku. Dziecko do roku nie może z mojej listy produktów jeść tylko ryb, bo to jest problematyczny pokarm i trzeba by się zastanowić, czy można je jeść. Zależy od matki. Jak ma matka ochotę, daje dziecku. Zatem produkty, które polecam, może jeść dziecko do roku, może jeść dziecko dwuletnie, pięcioletnie, szesnastoletnie, siedemdziesięcioletnie i dziewięćdziesięcioletnie. Też jest dziecko, bo tak, masz 110-letnią albo 120-letnią mamę, dokładnie, będzie też dzieckiem. Dokładnie i w ten deseń dążymy. Zatem warto, to nie jest obowiązek, natomiast warto, bo moje porady są po to, żeby pan załapał, że to, co polecam, jest dobre, sprawdzając, że jak pan z tego wyjdzie, to nasila się ból. I zaraz powiem, jaką metodą. Warto być w jednym rodzaju białka na dobę. Albo jaja, albo wieprzowina, albo wołowina, albo ryby, śledzie, bardzo ludzie lubią w Polsce. Albo dzień orzechowy, czyli dzień z orzechów włoskich, albo dzień z migdałów, albo dzień, dajmy na to, z chałwy. Zaraz będę mówić, dlaczego z chałwy, bo to jest taka ciekawostka, po której zauważyłam, że połowa cukrzyc mi idzie na chałwę, tych od kwaśniewskiego. Natomiast jest ciekawsze leczenie niż chałwą. W związku z tym mamy dzień z orzechów włoskich, dzień z orzechów laskowych, dzień z migdałów jako białko, czy dzień ze słonecznika jako białko, czy dzień z sezamu. Są ludzie, którzy lubią sobie jeść sezam. Albo jest mała jednak kontrowersja, można zlecić dzień z grochowej zupy lub fasolowej i to jest przeciwne kwaśniewskiemu, bo Kwaśniewski uważa, że tylko białka zwierzęce są dobre. Tak, są doskonałe do wyprowadzenia z obciążonych szlaków obsługi węglowodanów. Są doskonałe, natomiast ludzie mieszając białka zwierzęce doprowadzają do rozbuchanych przerostów obsługi szlaków obsługi białek zwierzęcych. I z białka zwierzęcego tworzą się białka, czego dowodem są cukrzyce, które do mnie przychodzą na diecie kwaśniewskiego z cukrami 190-200 rano, albo zje taki trzy żółtka i po trzech żółtkach ma cukru 300. Za godzinę cukier 300. Zje taki kawałek karczku, za godzinę ma cukier 300. Dokładnie. I skąd? Właśnie z białka się tworzy cukier. W związku z tym ten taki ślepy zaułek jest taki, że dr Kwaśniewski uznał wyższość białek zwierzęcych i całkowicie słusznie celem wyprowadzenia z chleba i bułek nad białkami roślinnymi. I teraz co się okazuje, że można leczyć ludzi, którzy zachorują na diecie Kwaśniewskiego, wprowadzając jeden rodzaj białka na dobę. Dla mnie majonez jest białko. Produkty mleczne to jest białko, czyli można zrobić dzień jajkowy, dzień wieprzowy, dzień mleczny i dzień rybny na przykład. I to jest w zgodzie z Kwaśniewskim i w zgodzie ze mną. Natomiast jeżeli ból stawowy lub mięśniowy tu nie ustępuje na tej poradzie, to znaczy, że mamy osobę super zatkaną białkiem zwierzęcym. Ból ustąpi, tylko trzeba by 10 dni poczekać, a on będzie zawsze nawracał na mieszaniu białek. Mm-hmm. Przy tym się ma, jeszcze tak, jeśli można krótko, dna moczanowa, ja się przyjmę. Znam takiego pana, który starał się dietę trzymać i wszystko, a teraz przytył bardzo, bo oboje, bo chciał to i tak już chodzi. Tyje się od mieszania białek. A człowiek 61 rocznik. Na diecie Kwaśniewskiego zakładamy, że tyje się od mieszania białek. To jest raz. Zakładamy, że jest na diecie Kwaśniewskiego. Jeżeli jest nie tak, on normalnie jest. No to dna moczanowa po pierwsze powstaje z chleba. Po pierwsze z chleba, bułek, mąki, makaronów i dlatego na diecie pić można. Alkohol obniża zdrowie, aczkolwiek dla dzieci nie za bardzo i tak dalej. Dobra. Chciałem to nawiązać, bo bym tutaj pokazał, przekazał, przyjść do pani. Tak, dna moczanowa i nadwaga powstają z chleba, bułek, mąki, makaronów, ryżu, kukurydzy, jęczmienia, owsa, orkiszu. To są wszystko paści, na których rośnie brzuch, powstaje miażdżyca, powstaje cukrzyca i galopująco następuje starzenie się. Także zboża są dobre, ale dla koni.
No i dla krów. Tak. Dokładnie. Człowiek ma się odżywiać jak człowiek. W związku z tym białka są w porządku, wyprowadzają dobrze z chleba bułek, mąki, makaronów. Na diecie Kwaśniewskiego ustępuje dna moczanowa. Ale dobrze, żeby nie mieszał białek, bo jeżeli już robi 3 białka na dobę, to już ta dna moczanowa bywa, że w postaci bardzo łagodnej może raz na 5 lat wrócić. Jeżeli się stosuje jeden rodzaj białka na dobę, dny moczanowej nie ma prawa wrócić. Co jeszcze ciekawego? W związku z tym polecam kierunek jeden rodzaj białka na dobę, ale jeżeli pan zje 2 białka na dobę, czyli jajka i migdały w danym dniu, albo ryby i orzechy laskowe w danym dniu, to jest mniejsze przestępstwo, aczkolwiek bardzo powoli wyprowadza z bólu mięśniowego lub stawowego, aczkolwiek jedzenie białka zwierzęcego i roślinnego, powtarzam, jest najmniejszym dla organizmów zespołem wkurzenia, wkurzającym poranną huśtawkę insulinową, adrenergiczną. Znaczy, prędzej by trzeba było jeść, na przykład jem jajka, to powinienem jeść z sałatką tą jarzynową na przykład, dobrze, ale ten chlebek, który upiekłem i on jest z orzechami, on jest dokładnie na jajkach i z orzechami. Mieszanie to białek, jest... czy ja tym niczego nie doprowadzę, natomiast... Ten chlebek z czym wyjeść go można? Tylko z masłem albo ze słońcem. Niech pan pokaże ten chleb. Tam jest orzechy, migdały, jajka, tak? Więc istnieje również taka metoda, że chleb orzechowo-migdałowo-jajkowy, niestety żaden. Niestety żaden. I to jest zdanie Kwaśniewskiego. Ale ten chleb można by było jeść tylko z masełkiem? Z masłem, z pomidorem, z masłem i z ogórkiem, ze smalcem i ze skwarkami. Dokładnie. Dokładnie. Albo z masą i z cebulą. To by się dotyczyło wszystkich i małych dzieci, aż do dorosłej dostępności. Można by to zastosować, niemniej jednak małe dzieci nie tolerują mieszania białek. One jako pierwsze zgłaszają, że mieszanie białek jest nie w porządku. I osoby, które muszę w sposób leczyć, w sposób wysublimowany. W związku z tym, jeżeli małe dziecko ma tu pomieszane orzechy, migdały i jajka w tym chlebie, to są 3 białka. One to będzie tolerować przez jakiś czas, natomiast zawsze będzie dążyło do jednego białka na dobę. Jak obserwuję, 22 lata pracuję w dietach różnych. A chlebek, który będzie inny zrobiony, na przykład niby chleb na zakwasie, na drożdżach i będzie mąka z grubego przemiału też. Im bardziej grubszy przemiał, tym większe wywołuje poranne wzrosty cukru rano. Więc jak mam osobę optymalną lub osobę nieoptymalną, podaję ciemne pieczywo, on ma fenomen brzasku rano, czyli rano wzrosty cukru 200 i 300 i wszyscy się dziwią po czym? Od ciemnego pieczywa. Im bardziej ciemne pieczywo, tym bardziej rozregulowuje człowieka. Rozeznać, że jedno ciemne pieczywo, ludzie myślą, że ciemne kupują to zabarwione karmelem i ono jest chodzi z mąki, a drugie jest z przemiału, że, bo te łuseczki, które są do żony, mają więcej witaminek więcej i środek glutenu mąka, i są z tego bardziej szkodliwe. Opróżnić się można. Nie. Zawierają więcej glutenu i w związku z tym są bardziej szkodliwe. Jest to tak, znaczy, że jednak nie jeść... Pełnoziarniste pieczywo jest szkodliwe. To znaczy, że zwykłe, normalne pieczywo by zwykłe, normalne pieczywo też jest jeśli szkodliwe. Jeśli już też jest szkodliwe. Raz na tydzień. Pieczywo raz na tydzień, owszem. I wtedy polecam... A białe bułki pszenne czy coś, to już weki, to już całkiem chyba, nie? Pytanie, co wyższość chleba nad bułkami, czyli wyższość kilowa nad siekierą. No właśnie. Przy czym jak ludzie, jak mam małe dzieci, to one tolerują dzień na bułkach lub dzień na chlebie i często im nie robi to kłopotu, więc jak człowiek jest w porządku, można spróbować dzień na chlebie ze smalcem i cebulą, jako dzień bezbiałkowy. Przegnie się trochę węglowodanów więcej w takim dniu, ale się nie należy martwić tym, bo to jest wyprowadzanie z mieszania białek. Wyprowadza się z mieszania białek dniem bezbiałkowym, więc chleb ze smalcem, cebulą. Natomiast u osób namieszających węglowodanami wyprowadza się mieszaniem białek. Czyli dla chlebojadów dieta Kwaśniewskiego jest cudowna, bo miesza białka i w sposób piękny ustępują dolegliwości z nadmiaru węglowodanów w diecie. Natomiast rozmowa osobista z doktorem Kwaśniewskim sprzed 16 lat była taka. Panie doktorze, czemu pan osobista
Czemu Pan poleca ciemne pieczywo, czy to ciemne pieczywo produkowane w Pana książce z otrębów, jajka i tak dalej? Przecież to jest trucizna, ja mówię. Powiedział, wiem, ale coś ludziom trzeba dać. To były takie czasy, kiedy ludzie bali się zjeść w boczku na śniadanie. Teraz są ludzie, którzy zjedzą boczek na śniadanie bez problemu. Natomiast ja sama pamiętam, że kazałam sobie tuż po wiedzy optymalnej ukroić boczku i zjadłam sobie w aucie pod maską, żeby nikt nie widział. Czyli był wstyd jedzenia, odżywiania się inaczej. Teraz to powoli zanika. Wchodzimy w temat jeszcze inny. Czyli starzenie się nasila również jadanie białka do 12-13 godziny. Więc warto do 12-13 godziny nie jeść białka zwierzęcego i nie jeść nic. Co jest najbezpieczniejsze, żeby nie było procesu starzenia się, a zatem w jaki sposób radzę sobie z ciężkimi cukrzycami, z ciężkimi atopowymi zapaleniami skóry, z którymi sobie kurczę nie radzi. W związku z tym, jakby się dało czasami do 12, 13, 14 nie zjeść białka zwierzęcego. Co można zjeść, co nie podkurza organizmu i nie nasila tej huśtawki insulinowo-adrenergicznej. Czyli takiego porannego problemu. Bo rano Pan ma wstać, powiedzieć dzięki Ci Boże, jaki piękny dzień, kropka. Jeżeli tak nie jest, jest Pan chory. Również ja, jeżeli... Jeśli tak by było. Dokładnie, jeżeli tak by było. W związku z tym, co jeść do tej 12, 13, 14? Kawa, oczywiście niecodziennie, herbata, oczywiście niecodziennie, woda, rosół sam czysty, kalafior z masłem, słonina wędzona, bo okazuje się, że słonina wędzona nie szkodzi. Masło można zjeść samo, woda spod zupy jarzynowej można zjeść, no surówkę można zjeść, wszystko byle nie ziemniak, czyli jakieś warzywo gotowane, surowe, w postaci zupy, jakiś rosół, jak zupa, to ta woda z tej zupy. Ale surowe jarzyny to tylko latem, od wiosny do jesieni, bo przez zimę, czy to pekińska, czy te szatkowane, tylko takie. Mam wrażenie, że to są sztuczne, mam wrażenie, że są sztuczne. I dobrze jest do tej 12, 13, 14 nie obciążać organizmu białkiem zwierzęcym. To przeczy twierdzeniu śniadanie zjedz jak król. Natomiast ci, którzy mówią śniadanie jedz jak król, nie potrafią wyleczyć tych cukrzyc. Ale jak człowiek jest w sile wieku, powiedzmy około 40 lat, idzie do pracy i w pracy się zajmuje i rano to co ewentualnie taki ma zjeść wtedy, no jak rano, czy to normalnie dokładnie. Nie kanapki dokładnie. Na przykład, bo kanapkę ma tam chleb, masło i jakaś wędlina położona, czy dwie, tu no i kanapkę no, i można zjeść raz w tygodniu, natomiast ci jak idą do pracy, to polecam im jedzenie kwaśniewskiego, zjedzą jajko i buraczki z chrzanem, które kupią po drodze w sklepie, zjedzą... Na przykład coś tam w domu ma, ale nie ma ochoty rano jeść, ale do pracy sobie może wziąć... Sam wziąć albo karczek, albo schab, albo boczek surowy, usmażony i włożyć w sreberko i zjeść. Jajka ugotowane, zapakować do plastikowego pojemniczka i wziąć. Sok pomidorowy jest do kupienia jako gotowiec, prawda? Bo nie każdy chce surówkę nosić do pracy. No ale jak ma możliwość taką, to sobie muszę w pojemniczku wziąć na przykład buraczków albo jarzynki i do tego na przykład kawałek jakiegoś mięska lub jakiejś takiej bezpiecznej kiełbasy czy szynki takiej nawet prywatnie uprasowanej zrobionej. Dokładnie, nie każdy będzie miał czas przygotować sobie takie coś, natomiast pozostaje sobota i niedziela, czyli czas na leczenie, to jest czas na odpoczynek, czyli czas na siebie. Czyli ale byle nie z chlebem, tu w przeciągu tygodnia też byle nie z chlebem to robić, kawałek jakiegoś mięska, wziąć sobie jakiś plaster czy coś i do tego jarzynki. Nie kawałek, albo nawet zjeść. Można i dużo mięsa i bez jarzynki. To, że to człowiek tak nauczony jest, że mu nie, że nie pasuje, jak nie ma chleba, nie ma czym przygryźć, no to kurczę. Ja jadłam sam majonez z łyżeczką na śniadanie o 12, bo po prostu łyżeczka do lodów, spokojnie, majonez w sklepie, spokojnie, piękne śniadanie, wypić wodą, popiłam. To mówimy, nie martwimy się niby o innych, ale tak w większości jest, że w którymś momencie ktoś tęskni na przykład też za, bo chce chleb jeść. No to można dwa dni pod rząd chleb, nie ma sprawy. Trzy dni pod rząd chleb już nie jest, człowiek nie toleruje. Gdzieś się powstają bóle, więc te bóle kolan mogą być albo z chleba, który należy raz na tydzień jadać, albo rzadziej, albo wyrzucić go w ogóle,
albo z bułek, które raz na tydzień, w dzień chlebowy, albo wyrzucić w ogóle. Więc przyczyna nawrotów uoptymalnych to jest powrót do chleba, to jest błąd. Powoduje powrót do chorób. No a powrót do ciemnoziarnistego pieczywa to jest błąd tragiczny. Ciemnoziarniste pieczywo nie jest przyjazne dla żołądka w żaden sposób. Osoba z chorym żołądkiem, jak je ciemnoziarniste pieczywo, to czuje, że mu tak kamień leży. Dla żadnych chorób dwunastnicy, zapomnieć. Ciemnoziarniste pieczywo nasila wydzielanie kwasów, ciężkość. Ciemnoziarnistego pieczywa nie można w żadnych chorobach wątroby. W pędzyku z kamieniami, no ciemnoziarniste. Bo to nie znaczy, że ciemnoziarniste, tylko z przemiału, z ciemnego że jest ta ósemka. Chodzi o ciemne, bo ludzie czasem rozumią, że ciemne, to znaczy jak jest to ciemne i zabarwione karmelem i one tam, są jest, zwykłe. Wiem, tam, gdzie jest ta ustrza. To, co z przemiału. Ta ustrza zawiera gluten i jest problematyczny. Gluten jest tak problematycznym produktem, że nie da się opisać. Większość na świecie zdrowych diet to są zdrowe, to są diety bezglutenowe, a taką dietą jest dieta Kwaśniewskiego. Kwaśniewski mówi, że zboża są B. To jest dieta bezglutenowa. W związku z tym na trzustkę, no ciemnoziarniste pieczywo gdzie? Zespół jelita wrażliwego to jest przestępstwo zlecić ciemnoziarniste pieczywo. Tylko w jelicie grubym daje się ciemnoziarniste pieczywo, no to w jelicie grubym chorym. W raku jelita grubego nie wolno dawać ciemnoziarniste pieczywa. Bo tylko warzywa, to są ogólnie przyjęte medyczne normy. Tylko warzywa, jarzynki gotowane, duszone. Dokładnie, czy jak przyjdzie wiosna, to można surowe sobie coś tam, surowiznę zjeść. I teraz tak, bo powiedzieliśmy jeszcze, o warzywach. Pani doktor, tak. Przy tym, niech pani doktor powie mi coś takiego, jak wygląda to na przykład śniadanie przy dzieciach, jak idą do szkoły. Co tak z jakimś rzeczy? To jest właśnie dziecko, problem. Jak idzie do szkoły na to śniadanko, żeby tu zjadło, czy dzieci do roboty, są stosunkowo mało uszkodzone, w związku z tym można je pouszkadzać. I w związku z tym można dziecku dać do szkoły jabłko, można dać sok tymbark, sok tarczy, można dać banana, ale żeby nie był dojrzały, tylko taki zielonkawa skórka, bo ten dojrzały ma cukrów mnóstwo. Można dać dziecku do szkoły jajka, ale dzieci ci nie za bardzo czasem tolerują ale jajka. Ale przed wyjściem jak z domu jeszcze zjada sobie jedzenie, jak idzie do szkoły. Tak, można dziecku dać orzechów przed wyjściem. Można dać migdałów, słoneczki. To znaczy nie robić mu kanapki, nie robić mu owsianki. No owsianki, czy... gluten jest szkodliwy. Gluten, no bo jest szkodliwy gluten. Owies jest gluten. Więc gluten to jest żyto, pszenica, jęczmień, owies, orkisz. Jakieś porządnej wędlinki i coś jarzynek można było dać. Tylko taki swojski, czy do smażenia. Na śniadanie, więc dzieci można kupić na frytki, dzieci można kupić na bitą śmietanę, czego nie polecam dorosłym, aczkolwiek jako dzień mleczny można zrobić dzień z bitej śmietany i jakiegoś serka, byle nie za dużo, bo serki mają silne cukrogenne działanie. Śmietana 10% nie, śmietana 30% nie, natomiast serek ma silne cukrogenne działanie, więc w dzień mleczny śmietana, masło tak, ale sera no 100 gramów to jest wszystko. Biały ser, to pani mówi o białym serze, no, tak? No, każdy. Każdy ser, każdy, czy biały, jest czy... Jest problematyczny. Tak, żeby na śniadanie za bardzo, żeby dziecko nie jadło, gdzie do szkoły, czy jak coś. Jak lubi, może, bita śmietana przed wyjściem do szkoły. No, jak lubi, to czekolada z orzechami, orzechy w czekoladzie, prawda? Gdzie ta czekolada w książce swojej pisze, że się cieszę, jak nie jest jedzona codziennie czekolada, bo nie jest to produkt dobry. Można dać masło orzechowe. Dziecku można dać wafelek ryżowy, czego nie polecam u ludzi powyżej 35 roku życia. Taki jest styropian posmarowany czymś, czymkolwiek. Masłem orzechowym, masłem zwykłym, można dać szynkę. Ser, no kłopotliwiej. Można pomidory, ogórki nałożyć. Można dać, jest styropian z kukurydzy, czyli takie ryżowo-kukurydziane pieczywo. Jako bezglutenowe dla dzieci polecam. Dla starszych powyżej 35 lat nie, dla chorych no cokolwiek dla, nie. Dla powyżej 35 nie, te ryżowe stary, to im bardziej zniszczony chory. A im bardziej zniszczony chory, tym musimy być bliżej diety niskocukrogennej. Zboża są wysoko cukrogenne, dlatego na diecie Kwaśniewskiego taki cud zdrowienia się ludzi jest właśnie wprowadzenie diety bezzbożowej. Lub wersja diety optymalnej dla dzieci to jest wersja na bitej śmietanie, czy koktajl truskawkowy, czy koktajl jagodowy, czy dla dzieci śmietana, czy truskawki, ćwierć łyżeczki cukru, umiąchać i takie coś dzieci zjedzą. Jagody, maliny,
umieszać. No, ta odrobina cukru nie zrobi kłopotu wobec takiego tłustego jedzenia. Dla dzieci polecam również chałwę. Mówiliśmy o chałwie jako tak zwanym produkcie dziwnym. Ona pięknie sprząta z uwikłania w białko zwierzęce na diecie kwaśniewskiego, gdzie na diecie kwaśniewskiego się pięknie sprząta rybami i śledziami, ale również chałwą, czyli polecam zrobić dzień chałwowy, czyli chałwa i ogórki kiszone. I jeżeli się zje... Chałwa z ogórkami kiszonymi? No niekoniecznie na no. W tym samym momencie. Tylko w tym samym dniu. Natomiast jak się ale zje... Ale tylko jaki rodzaj tej chałwy? Którą by trzeba było to właśnie... Pasuje czyli... mi każda. One tam nie zawierają wiele... Bo są teraz te sezamowe chałwy, nie? Może takie są, trzy. Nie? Każda chałwa jest sezamowa. Chałwa to jest sezam zmielony. Sezam zmielony. Dokładnie. Są z olzy, czy takie czy są się takie... tam da trochę migdałów, czy orzeków, czy trochę kakao, to o to tak nie szkodzi. Chałwa to jest generalnie sezam zmielony, chociaż kwintesencją jest, proszę, żeby to nie poszło do wielu ludzi, bo to będzie tak zwany hit w książce, tahina, czyli pasta sezamowa, to jest 300 razy lepsze niż olej lniany w leczeniu nowotworów. Pasta sezamowa? Tak. Pasta sezamowa tahina jest do kupienia w Tesco, w Leclercu, w Tesco na pewno, w Realu na pewno. I ta pasta sezamowa tahina, można ją zrobić umiąchając sobie sezam, który, mieszając sobie w młynku sezam, który można kupić wszędzie w sklepach ze zdrową żywnością. I to w sposób doskonały wyprowadza ludzi z białek zwierzęcych, bo widzę, że każda cukrzyca, z którą sobie nie radzę, i każdy nowotwór, to jest uwikłanie w białko zwierzęce. Ja widziałam nowotwory, które stosowają się na diecie optymalnej i widziałam nowotwory, które nawracają mimo stosowania diety optymalnej. Także sprawa jest taka, że białko zwierzęce robi problem, więc nie ma błędu zrobić sobie raz w tygodniu dzień na chlebie ze skwarkami, tylko może chleba nie tak grubo, czyli chleba cieniej, ze skwarkami, smalcem i na to cebula, jako dzień bezbiałkowy, czyli oczyszczanie się z białka. Jeżeli... Jaki rodzaj chleba? A jakikolwiek. Może być nawet z pełnego przemiału, aczkolwiek przyjaźniej jest jednak bułkę pokroić w plastry, smalec i skwarki. Dlaczego bułka, a nie chleb z pełnego przemiału? Bo jeżeli bym miała dać jakiekolwiek jedzenie dziecku do roku, nie dałabym chleba z pełnego przemiału, dałabym bułkę. Bo ten chleb z pełnego przemiału, on niszczy jelitka. Jest tak, że zdrowym jedzeniem wpuszczamy do naczyń zdrowe składniki. Jeżeli jedzenie jest przyjazne dla przewodu pokarmowego, a moja dieta, to znaczy moja, produkty, które wymieniłam, one korelują z kwaśniewskim. Są przyjazne w 99% dla przewodu pokarmowego, więc nie robią szczoty w przewodzie pokarmowym, a wszystko w przewodzie pokarmowym to jest drapanie przewodu pokarmowego, zakwaszenie, to jest zapalenie, to jest przepływanie. To było mówione, że te łuseczki jak lecą, że fiszbinki drażnią i one potem przepychają, żeby się opuścić. To jest kalafior, kapusta, seler, sałata, ogórki kiszone, kapusty kiszone. No dokładnie, dlaczego jeszcze je drapać? Po prostu gluten jest tak szkodliwy. Co jest jeszcze szkodliwego w pełnym przemiale? Kwas fitynowy, który wiąże wapń, magnez i żelazo. Więc jak ktoś mi jada ciemnoziarniste pieczywo, po pierwsze się pytam, czy ma mnie jako braki magnezu. Po drugie, czy ma kurcze jako braki magnezu. Po trzecie, czy ma anemię jako braki żelazo. A po trzecie, czy ma po czwarte, czy kolejne, czy ma osteoporozę jako niedobory wapnia. Bo ciemnoziarniste pieczywo, czyli z pełnego przemiału, czyli kwas fitynowy, wiąże jony dwuwartościowe, wapń, magnez i żelazo. Zatem anemia, arytmia, przykurcze mięśni, ból mięśni, wypadnięcie jądra miażdżystego, ciemnoziarniste pieczywo albo mieszanie białek, albo anemia, osteoporoza, ból mięśniowy łącznie z rwą kurczową albo anemia. Pani doktor, ma może coś takiego tak sobie opracowane na przykład dla pacjenta, na przykład czy dla mnie, czy dla wielu, że na przykład pani ma jakieś takie zestawienie? W mojej książce są, aczkolwiek... Na dany dzień, żeby na przykład jak mamy taki dzień, czy taki, czy na przykład robimy ten chlebowy, to wtedy chleb jemy z czym? Na przykład ze smalcem, ze skwarkami? Smalcem, skwarkami, czosnkiem albo cebulą. Smalec.
skwarki, czosnek i cebula. I w ten dzień dobrze się komponuje papryka czerwona albo pomidory. Czosnek. Cebula. Albo na przykład dzień jajkowy. Czosnek, cebula i teraz pomidory. Jeszcze... Pomidory. Tylko, że pomidory te ja przez wiem. Zimę, jakie te ja przez zimę gdzieś tam dojrzewane, bo one w zamrażalniach ja są. Mówił ktoś mi, co produkuje pomidory latem, że jeśli zimą są, jak się są z szypułkami, to nie były głęboko mrożone, bo te, co są odpadnięte, to są z tego. Dzieci wybierają pomidory koktajlowe, one zimą nie zjedzą całego pomidora, więc te pomidory koktajlowe, one wydają się być lepsze. Czasami jest sok horteksu pomidorowy tolerowany, bo wielu moich tak zwanych ciężko chorych ludzi, jak wypije sok horteksu, ten pomidorowy, to ten w takich słoiczku, to nie wywołuje to jakichś zapaleń. A te co horteks są, te w tych kartonach takie, co są? Ja się kartonów boję. Aha. Wszystko, co w kartonach, to się boję. To znaczy, że jeszcze te odbity, te kubusie, czy te inne rzeczy? Kubusie są słodkie jak piernik, natomiast sok marchewkowy jednodniowy, czy sok marchewkowo-selerowy, to jest dobry produkt. A jakby na przykład ci producenci, co mają duże ilości, na przykład teraz dla tych firm sokowych robią, na przykład Pszczynie jest i kupujemy na przykład worek marchewki. Mamy marchewkę w domu i robimy soki z tej marchewki, żeby kupić, a pół worka marchewki, bo chodzi o dietę niskowęglowodanową. Ta marchewka jest tak smaczna, że ona trochę tam uprzyjemni żywot, natomiast sok z selera i marchewki, czy sok z selera i kapusty, czy sok z selera i pietruszki. A to znaczy marchewka z selerem? Marchewka z selerem, seler z burakiem, burak z pietruszką, to są fajne takie kuracje sokowe. Tylko, że tu o buraku, bo ja tam gdzieś czytałem, nie za dużo, bo ma to dużo cukru. Wszystko, co dieta bogata węglowodanowa jest nie w porządku. Mówiliśmy o tłuszczach. Rzeczywiście tłuszcze tak, żeby lać po skórze, to już nie tędy droga. 2 lata pisałam na forum Kwaśniewskiego www.dyrymyślnikkwaśniewski.pl. Zamiast się psy pisze, tam na forum ja się podpisuję lekarka i tam jest 5 lat moich wpisów. I polega to na tym, że przez 2 lata pisałam na tym forum, delikatnie mówiąc, mam certyfikat numer 13 lekarza optymalnego nadany przez doktora Kwaśniewskiego, także nie ma tutaj żadnych przestępstw w tym zakresie mojej niewiedzy. I przez 2 lata pisałam ludziom, że jak macie cholesterol 500 lub 300 lub 400, nie tłuśćcie tak dużo, macie materiału do syntez potąd. Nie musicie stosować tłuszczu jeszcze do ustnie. Zastosujcie tłuszcze w wersji odchudzającej. Tego nie wiem, bo ja całkowicie mam koło między 240 a 270, ale potem ten HDL, czy tamten mam, ten co ma być niby 60, jak jest do 200, to ja mam wtedy 110, 120, że to się tam jest coś dobrze, równoważy. Jest dobrze. Monika, nie wziąłem tego. Nie, no widzi pan, www.dyrymyślnikkwaśniewski bez polskich znaków .pl, tam jest forum i ja się tam podpisuję Ewa Bednar, tam się podpisuje lekarka, ale polecam również jedno forum, na którym byłam przez 5 lat i na którym to forum ogłosiłam, że wiem, dlaczego osoby na diecie optymalnej zachorowują na raka, bo takich widziałam przynajmniej z 8. www.dobradieta.pl, tam jest forum i ja się tam podpisuję pełnym imieniem, nazwiskiem Bednarczyk Witoszek. Dobra. Nadwrażliwość jelita to jest pełnoziarniste pieczywo, wywołuje nadwrażliwość jelita i śmietana codziennie też jest nie okej. Śmietana co 5 dni, owszem, dzień mleczny można zrobić. Bielactwo nabyte, każde da się wyleczyć, ale jak to trwa tyle lat, to może bym się nie z motyką na słońce nie porywała. Sama miałam bielactwo wrodzone i na forum Kwaśniewskiego wpisałam swój wpis, że bielactwo wrodzone wyleczyłam sobie swoją metodą, czyli wrodzone też się da jak nabyte. Jak nabyte trwa do pół roku, to mi 6 tygodni zajmuje, żeby to wyleczyć.
Jeżeli chodzi o węglowodany, to wiadomo, warzywa, trochę czekolady gorzkiej, nieco owoca czasem, aczkolwiek z tymi owocami... Nie, ja nie muszę, ja nie mam potrzeby. Lepiej nie. Surowe jarzyny, no w czasie lata, w zimie gotowane. Śniadanie do 14 ma być bez białka, na pewno zwierzęcego. Ale białko roślinne może być, czyli na przykład można zjeść migdały lub orzechy, chociaż warto nie trzymać lekarza od A do Z. Warto robić 3 dni po mojemu, 3 dni po swojemu. Niemniej jednak zawsze będę obstawała z jednym rodzajem białka na dobę, bo mieszanie białek prowadzi do starzenia się, nikąd, nieszczęść, nawrotu choroby. To mieszanie białek to jest to właśnie, że mięsa, ryby, dokładnie. Jajka. Tak, to są 3 białka na dobę. Dokładnie. I nie ma być, ma być dokładnie. Któryś rodzaj powierzyć. Chociaż można na sobotę, niedzielę pomieszać, nie ma sprawy, albo raz w tygodniu pomieszać, krzywda się nie stanie, jak coś inaczej zrobimy raz w tygodniu. Ostatni posiłek warto, żeby nie był po 17, ale jak się zje później, no trudno, wszyscy jesteśmy ludźmi, chodzi o zasadę 17 godzin bez jedzenia. Jeżeli to ma być puste, wtedy się organizm naprawia. Nie ma tam, Jezus znowu nam nawrzucał, zajmujemy się, co nam nawrzucał i nie naprawiamy stawów i mięśni. Ja wiesz, nie mam tak czasu i potem wieczorem zjadam. Tylko, że potem znowu przez noc i do południa nie jem. Wtedy nie jeść do 12 i warto potem ten pierwszy posiłek zrobić z niczego, czyli rosół kupiony w restauracji, bo czasami jadę z roboty do roboty, mówię, po drodze staję, proszę 4 rosoły. 4 rosoły wypijam i jadę dalej do roboty. Tylko ja tak, żeby ten ktoś tam zrobił to na dobrym czymś, nie tylko na tej kurze rosół, bo jak jest na wołowym czy coś, to jest dobry, nie? Muszę już iść od 12, mam umówione, natomiast dzwoni pan kiedy chce, mówi pan do mnie, mówi pan, że optymalny. Ja mam od 12 umówioną człowieka w domu, także... Także będę troszkę, tak jakoś troszkę przebierać nogami, jakby co... Aha, to nie powiedziałam o najważniejszej rzeczy, że bóle powstają w systemie. Bóle powstają w systemie 12 godzin po błędzie, więc jeżeli powstaje ból na mojej diecie, człowiek cofa się 12-13 godzin wstecz, szuka od czego, albo 7-8 godzin wstecz, szuka od czego, albo 4-5 godzin wstecz. To są takie efekty echa, o których dopiero będę pisać. I cofa, czyli jeżeli na tej diecie nie ma prawa powstać ból, po prostu bóle ustępują. Jeżeli powstają, to cofa się człowiek w tym systemie, jak powiedziałam, czyli 12-13 godzin wstecz, 7-8 wstecz i 4-5 godzin wstecz.